Maneczko witam w kolejnym materiale na moim kanale dotyczącym oczywiście Farminga 25. Dzisiaj taki temat, omówimy sobie maszynki, które już tutaj ostatnio poznaliśmy na stronie oczywiście oficjalnej farmingsimulator.com. Ponieważ teraz poza fact sheetami, będziemy jednocześnie mieli takie publikacje maszyn na stronie właśnie głównej, nie przedłużając, przechodząc jednocześnie już do omówienia i prezentacji, bo sporo tutaj tych marek, jak widzicie, jest i z każdej jest coś to po prostu z tematem. I pierwsza marka z brzegu to ABI, które może nam zaoferować beczkowóz. Jakoś tutaj już ten beczkowóz kojarzę, nie wiem, albo z podstawki 22, dwójki, albo ewentualnie z modów. Ciężko mi powiedzieć, ale jakoś właśnie tak jak mówię, jest mi to znajome. No i tutaj ten model 1600, jeśli chodzi o pojemność tego beczkowozu, to 6050 litrów. Nie poróżnując, idziemy dalej do marki AGCO. I mamy oczywiście dobrze już nam znany z fact sheetów ciągnik Akko 8010 series Także no taki dosyć już mocny ciągnik Bo od 160 do 225 koni on ma 40 km na godzinę nim pojedziemy Na temat obciążników nie będziemy tutaj się jakoś za bardzo rozwodzić Bo te obciążniki z tej firmy są praktycznie już od dłuższego czasu w farmingach dostępne Także obciążnik jak obciążnik lecimy sobie tutaj dalej Następnie mamy AgriFag i jak oczywiście nam oferuje ten opryskiwacz samojezdny, który też już był jednocześnie prezentowany właśnie w Fact tak? Jeśli chodzi o jego parametry, tak w ramach przypomnienia, to moc 400 koni mechanicznych, szerokość pracy od 36 do 54 metrów, pojemność 8000 litrów. Także no już sprzęt na takie naprawdę dosyć duże gospodarstwa, nawet bym powiedział takie już w sumie potężne farmy, tak naprawdę. Następnie idziemy do agromasza naszego kochanego. I na razie o agromaszu wiemy tyle, że będzie tutaj pług. Tutaj jest ten pług POW 5XL. Tam na trailerach też się pojawił jednocześnie siewnik. Gdzieś tam to było chyba przy uprawie szpinaku, bodajże. Więc na pewno też jeszcze dalej będą się karty, że tak powiem, kolejne odkrywać w stosunku do kolejnych maszyn tej marki. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy, to 160 koni mechanicznych, 2,5 metra szerokości pracy. I teraz marka Albut. No i co? Tutaj mamy osprzęt do ładowaczy czołowych, teleskopowych, chyba też kołowych. Więc też tutaj się nie będziemy za bardzo nad tym rozwodzić, no bo co no, łyżki, chwytaki, jak to chwytaki, więc no nie ma co za bardzo tutaj omawiać. Trochę tego jest, być może, że jeszcze coś więcej będzie, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Następnie bierzemy się za Amazona i Amazon oferuje nam tutaj przede wszystkim Kultywator, ten model Cenio 4000 Super. Jeśli chodzi o jego szerokość roboczą, to 4 metry i zapotrzebowanie mocy ze strony ciągnika, to 150 koni mechanicznych przynajmniej. No i oczywiście też tutaj już taki konkretny siewnik mamy obok, e, który wymaga 300 koni mechanicznych ze strony ciągnika, żeby to po prostu czarpnąć. E, szerokość pracy to 15 metrów i pojemność 7800 litrów. Także też już sprzęt na takie, no, naprawdę duże farmy. I kolejno idziemy sobie do e, Andersona. Anderson tutaj nam oferuje zgrabiarkę, którą też widzieliśmy na fact sheetach. E, I jeśli chodzi o e, parametry, no to 140 koni mechanicznych, zapotrzebowania mocy przynajmniej i 9,2 m szerokość robocza. Idziemy sobie tutaj do Anna Annaburger. I mamy tutaj system nadwozi wymiennych, czyli po prostu wiecie, macie takie, że tak powiem, podwozie i do tego będą kolejne osprzęty, takie jak tutaj na przykład ta beczka. no na pewno spotkaliście już tutaj to wcześniej, również w Farmingo, tylko że teraz akurat z tej marki to będzie dostępne. No i jeśli chodzi o parametry na przykład tej beczki, to 18 tysięcy litrów, obstawiam, że będzie tutaj też jakiś rozrzutnik, przyczepa, pewnie coś na tej zasadzie. I idziemy sobie tutaj dalej. Mamy Antonio Cararo malutki traktorek, tak jak tutaj były na przykład w 22, także Marka tutaj dalej ma kontynuację swoją. Jeśli chodzi o ten model Mach 4R, to 98 koni mechanicznych, więc dosyć w sumie sporo na taki mały traktorek. Widzę, że on jest w ogóle na gąsienicach, także ciekawie, prędkość 40 km na godzinę. A tutaj obok mamy taki. Samochodzik można powiedzieć e, transportowy takiej mniejszej, że tak powiem, gabarytów. E, no i co, fajna opcja, jeśli chodzi o parametry, to 30 km na godzinę tym pojedziemy. 19 koni mechanicznych tam ma mocy, ale to wiadomo, widać, że to taki, bardziej na takie małe farmy pomocniczy, niż na jakieś tam potężniejsze e, nasze jakieś gospodarstwa. 890 e, litrów załadunku, no więc pewnie też będzie można i coś tam luzem przewozić. Obstawiam, że też pewnie jakieś tam na tej e, pace palety. Idziemy sobie dalej. Arkusin, Tutaj mamy jakiś Multipack D14, ale szczerze powiedziawszy to nie wiem do czego jest ta maszyna. Bo ogólnie ta marka no, kojarzy mi się i w farmingu zawsze była związana z systemem zbierania i transportowania bel. Więc obstawiam, że tutaj może być podobnie. podobnie ale zobaczymy już w farmingu 25 jak to będzie wyglądało i do czego to będzie służyło, bo na pewno, jak już premiera będzie farminga, to taki materiał już omawiający wszystkie maszyny sobie zrobimy. Idziemy sobie dalej. Teraz Bednar. I od Bednara mamy tutaj o, potężną kluczę talerzową. Już też no konkret 18,4 m, więc naprawdę na takie już potężne gospodary. 580 koni mechanicznych, więc też tutaj ciągnik musi być konkret pod niego. No, i obok znany nam już też z faksitów, jednocześnie siewnik. Siewnik ten Omega, 240 koni mechanicznych, zapotrzebowanie mocy, szerokość pracy 6 metrów. Na takiej średniej i nieco większej gospodarki, myślę, że idealny 5000 do 5400 litrów będzie miał załadunku. On chyba też będzie już ta, z, takiej, z taką możliwością z zasiewu bezpośredniego bez orki. Tak mi się to akurat z tego, co e, tak sobie przypominam, kojarzy. Idziemy do Bergmana. No i Bergman standardowo też już marka, która jest z farmingiem bardzo długo. E, TSW6000, e, przepraszam, 240 w rozrzutnik obornika. E, więc no, taki już rozrzutnik też konkretniejszy, bo 24 metry rozrzutu, także spoko, 25000 litrów pojemność i 220 kucy będzie musiał mieć, przynajmniej żeby go Szarknąć. I tutaj obok mamy tą drugą maszynkę, czyli przyczepę samozbierającą, wymagana moc 300 koni mechanicznych, 49 500 litrów załadunku. No, także też mamy tutaj taki konkrecik. Następnie Brandner i przyczepa, na razie za, na ten moment zaprezentowana od nich. No i co ona nam tutaj oferuje? Od 30 000 do 46 000 litrów, jeśli chodzi o pojemność, więc też już taka konkretniejsza przyczepka. Brillmeier, kurczę, czasami te marki normalnie nie wiem, czy dobrze czytam, ale jak się pomylę, to ewentualnie przepraszam. E, tutaj z tego co widzę ogólnie nie to będzie w takiej kategorii różne, ale no, z tego co widać to jest taka, taka właśnie kosiarka samojezdna, która jednocześnie jest dedykowana chyba pod takie jakieś podmokłe tereny, coś takiego, tak mi się kojarzy. Jeśli się mylę, to mnie ewentualnie. Poprawcie. E, szerokość robocza od 2,2 metra do 4,2 metra 8 km na godzinę prędkość maksymalna, więc no tak. No taka, do takiej zabawy trochę. Przypuszczam, że to na mapie azjatyckiej będzie do wykorzystywania może na jakichś tam podmokłych terenach. Ciul wiesz, szczerze powiedziawszy. Pierwszy raz coś takiego widzę, ale tak mi się kojarzy, bo gdzieś tam już na filmach widziałem i takie rzeczy właśnie były podobnymi maszynami robione. No, i idziemy sobie dalej. Oczywiście. Wszystkim dobrze znany Case IH. Jeśli chodzi o Case'a, to mamy tutaj oczywiście standardowego jakiegoś quad Potężny ciągnik, naprawdę. Zawsze praktycznie te quad to są jedne z, z największych ciągników w farmingu, a w niektórych to i największe. Także no, też jednocześnie robią robotę. Zobaczcie, moc 778 koni, to jest naprawdę prawdziwy potwór. 40 km na godzinę tym pojedziemy. I tutaj dobrze nam znany też z sheetów combine Case IH AF11. No, i on tutaj ma 775 kuca mocy, 30 km na godzinę prędkość. Pojemność zbiornika też konkret 20 tysięcy litrów, więc no, trzeba będzie trochę tym pojeździć, żeby uzbierać ten pełny zbiornik ziarna. I tam z tego, co kojarzę, na Fact tak chyba go prezentowali, chyba że ewentualnie pomyliłem modele i coś innego bo zaprezentowali, raczej nie sądzę, bo tam była taka przystawka do kukurydzy prezentowana i do słonecznika, a tutaj natomiast mamy normalny header zbożowy, który będzie miał 15,2 metra, więc też konkret i też na duże obszary. No ale to wiadomo, sprzęt taki bardziej kojarzący się z farmami amerykańskimi, a tam zazwyczaj też te połacie pól są naprawdę konkretne. No i oczywiście mamy do zbioru bawełny kombajnik, 415 koni mocy, 6 metrów szerokości i jeśli chodzi o pojemność, to 20 tysięcy litrów. Idziemy sobie dalej i mamy klasa naszego też dobrze znanego. Mamy Eviona 450, który tutaj no, z jednej strony wygląda na taki konkretniejszy kombajn, ale wcale takim potężnym kombajnem nie jest. 258 koni mechanicznych, 40 km na godzinę, nie pojedziemy i pojemność 8000 litrów. Mamy tutaj jeszcze też do niego header, który w sumie też wcale nie jest aż taki duży. Tego Vario 620 i 6,2 m mamy tutaj szerokości roboczej. No i tutaj też obciążniki od klasa, ale to nie ma co się na temat nich rozwodzić za bardzo. I idziemy do Dalbo. Dalbo nam tutaj oferuje bronę talerzową. Wygląda tutaj dosyć konkretnie, no zobaczmy parametry. 180 koni mechanicznych zapotrzebowania, więc nie jest jakieś tak turbo dużo. Szerokość pracy 8 metrów, więc w sumie to tak szczerze powiedziawszy po zdjęciu bardziej mi wyglądało na coś pokroju właśnie tego Bednara, ale to jakoś tak, nie wiem, widocznie to zdjęcie nie oddaje, może coś tutaj może tutaj to, to, to nie są e, talerze, tylko coś innego? Ciężko nie powiedzieć. W ogóle, pierwsza taką maszynę widzę tutaj e, od tej marki, tą talerzówkę, więc no, można się pomylić. E, pojemność 300 litrów, więc nie wiem czemu ta pojemność, akurat tutaj podana, być może, że faktycznie może też ta talerzówka ma możliwość ja pod siewu poplonów od razu. Bo tak bym sobie to tłumaczył, no bo co by nam te, te 300 litrów dawało, no, jeśli chodzi o pojemność? Tylko, tylko tym to można tłumaczyć, że będzie można od razu popląt tym też pewnie siać. No i mamy Deutschfara też model już dobrze znany nam z Fact Sheetów. 600 6C RV Shift. No i fajny ciągniczek dojczwarów tak jak mówiłem, właśnie omawiając Fact Sheeta. Teraz troszkę brakuje takich mniejszych serii właśnie w tym farmingu. Marka ta kiedyś, na przykład w 11, w 13, głównie się na tych ciągnikach opierała i w ogóle na sprzętach z dojczwara Bo jak wiemy, były tylko kombajny na przykład z dojczwara Ciągniki też głównie były z dojczwara a teraz, no, już tak, gdzieś jeden model, chyba z, teraz już w ostatnich farmingach. bodajże chyba góra, dwa modele. Ale chyba tylko jeden model, ten taki byczek, dosyć duży i, i, i tyle. A właśnie fajnie by było zobaczyć też te mniejsze serie od tej firmy. A jeszcze, a nie wiem, czy już mówiłem o parametrach, czy nie, ale chyba nie, bo tak już pobrnąłem w inny temat. 143 konie mechaniczne, 50 km na godzinę prędkość więc taki ciągniczek średniej mocy na spokojnie, możemy sobie tutaj już coś tam nim popyrkać. Idziemy dalej. Farmtech. I fantech nam tutaj oferuje przyczepę, oczywiście no taką do transportu i zbóż, i, i tak naprawdę jakieś tam materiałów sypkich. Co mamy, jeśli chodzi o parametry? No od 4000 do 8000 litrów pojemność. Ta przyczepa też chyba była na Fact Sheetach już prezentowana. I mamy teraz ukochanego Fenda. Fendik 500 Vario też był chyba na Fact Natomiast co on tutaj oferuje? Od 131 do 171 koni i natomiast prędkość to 50 km na godzinę. Zobaczmy jego większego brata, no to od 203 do 303 koni mechanicznych i 50 km na godzinę pojedziemy. Pewnie jeszcze tutaj Fendy, no, no na pewno się jakieś tutaj jeszcze fędy pojawią, także obie jak najwięcej z tej marki ciągników, bo akurat pędziki naprawdę lubię. I teraz Grid Planes, oczywiście siewnik, który też tam na Fact Sheetach już był. No, i zobaczmy parametry szybciutko tego silnika. 110 koni mechanicznych, 4,6 metra, szerokość od, 120, od przepraszam, 1270 do 1800 litrów pojemność. No i co, idziemy dalej, bo takie szybkie omówienie dosyć robię, żeby po prostu te materiały też jakoś tam nie były takie mega długie, chociaż no, żeby to. Wszystko omówić w miarę jakoś i jakiś komentarz od Ciebie dodać, to już w ogóle materiał by wyszedł taki długi, że masakra. No ale dobra, mamy teraz International, e, ciężarówkę oczywiście. E, jeśli chodzi o moc to 400 koni, więc no dosyć e, myślę, że duże transporty będziemy za jej pomocą w stanie robić. E, prędkość 80 km na godzinę. Fajnie, fajnie, taki amerykański styl. Tej ciężarówki. Podoba mi się, lubię właśnie te stare. Bardziej, właśnie lubię te starsze ciężarówki w fs niż niż te nowszego typu. No i teraz mamy nową markę. Iseki też ten model tutaj już ciągnika zaprezentowany na fact -sheetach. I patrzmy, co on tutaj ma. 123 konie. 30 km na godzinę pojedziemy tym ciągnikiem. Tak swoją drogą na marginesie powiem i przeproszę jednocześnie za jakieś tam ewentualne przecinki. Ale uwierzcie mi, że jestem naprawdę mega przeziębiony i. I tak mimo wszystko staram się e, ten materiał nagrać. Nagrałbym go już dużo wcześniej, ale właśnie to przeziębienie mi pokrzyżowało szyki. Także taki na marginesie, ale lecimy sobie dalej. I mamy teraz dalej JCB. Oczywiście, od JCB, co możemy mieć na jakieś ładowarki? Więc JCB, głównie w farmingu, zawsze jakieś tam ciągniki, e, jakieś tam właśnie ładowacze. Krótko mówiąc, i tak tutaj też na razie mamy ładowacza odkrytego. E, 252 konie, 40 km na godzinę. Także no, taka już ładowarka, naprawdę dosyć konkretna. JEM e, mamy tutaj akurat e, wóz przeładunkowy. Ja, szczerze powiedziawszy, z wózów przeładunkowych rzadko korzystam, chyba już, że na takich nowoczesnych, potężnych maszynach i mapach jednocześnie gram, no to wtedy zazwyczaj, wtedy to jest używane. 300 koni mechanicznych będzie potrzebne, żeby e, tą e, piękną przyczepę targać. 39600 litrów do 41400 litrów pojemność tej właśnie przyczepki. No i lecimy sobie dalej. No i mamy teraz wszystkim dobrze znanego John Deere'a. No i trochę tutaj sprzętu oczywiście już mamy odkrytego. Na pewno będzie ten John Deere 3650, który był jednocześnie na Fact Jeśli chodzi o jego parametry, no to 116 koni, 35 km na godzinę. Także taki ciągnik można dosyć powiedzieć startowy. Następnie tutaj mamy już no, takiego dużo młodszego i większego e, brata e, 9R Series e, i od 484 koni do 691 koni, e, w zależności na pewno tam od konfiguracji. Także też prawdziwy potwór 40 km na godzinę nim pojedziemy. E, jeśli chodzi o combine, to mamy tutaj John Deera S7. I jeśli chodzi o parametry, to co tutaj mamy? 547 do 625 koni moc silnika, więc tam na pewno też będą jego konfiguracje. 40 km na godzinę tym pojedziemy i 14100 mamy, jeśli chodzi o pojemność. No i tutaj header do zbóż 10,7 m, więc w porównaniu z tamtym case'em w sumie to nie jest jakiś taki przepotężny. No ale mimo wszystko robi robotę i na pewno też robił będzie. O jezu, jakaś marka Jungherich, O jezus, przepraszam, język mi się na to łamie. No, krótko mówiąc, mamy wózek widłowy. Chyba z tej samej właśnie marki. Jednocześnie mieliśmy też i w 22, Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo też podobny ten wózek widłowy do tego z 22. 57 koni, ale to tam raczej przy wózku nie jest jakoś mega istotne. Prędkość 17 km na godzinę. Mamy Krampa, i od Krampa mamy tutaj przyczepę standardową. I ta przyczepa o pojemności 12100 litrów, natomiast jeszcze tutaj mamy takie, można powiedzieć, podwozie, gdzie możemy dzięki niemu podłączyć sobie to do ciągnika i następnie jednocześnie, znaczy w sumie to jest takie bardziej powiedzieć siodło, nie wiem jak to nazwać fachowo, takie siodło, które podczepiamy do naczepy i jednocześnie no, możemy dzięki temu naczepę podpiąć do ciągnika. O, na pewno kto gra w Farmiga to wie, kto tam użycia realnego takie tematy kojarzy, to też będzie wiedział. No, i mam nadzieję, że jakoś to w miarę wytłumaczyłem. Teraz mamy Krona. No, i Kron oczywiście też nam oferuje tą prasę, którą już też widzieliśmy na faktycznie tak wcześniej. Wymaga na moc 100 koni mechanicznych. Mamy teraz co tutaj mamy? Load King. No, i Load King nam tutaj oferuje na ten moment, przynajmniej z tego co widać lawetkę i jednocześnie, no już taką konkretną naczepę do zbóż. Natomiast jeśli chodzi o lawetkę, to jakichś żadnych tutaj parametrów nie ma podanych, no bo laweta jak laweta, jeśli chodzi natomiast o tą przyczepę do zbóż, no to 75600 litrów pojemności. Także będzie co tam naprawdę nasypać, chociaż jak zrobimy sobie jakąś taką większą amerykańską farmę i będziemy takim case'em kosić, no to 20 000 litrów pojemność, to co to jest tam? Kurde, parę zbiorniczków i chwila jest. Od McDonalda na razie mamy tutaj za, e, zaprezentowany header. E, I header jest on w szerokości 15,2 metra. Mamy dalej Maseja Fergusona. Na razie tutaj tylko ten model MF9S. E, I 285 do 425 koni mechanicznych. 50 km na godzinę nam e, ten Masej pojedzie. Nowa marka też Merlo. Ta ładowarka też jed, jednocześnie już była prezentowana wcześniej. No, i to Merlo będzie miało 170 koni, 40 km na godzinę nam ono pojedzie. Mzuri, e, oczywiście siewnik, e, siewniki punktowe, czyli te tak jakby do zasięgu jakiejś kukurydzy, nie kukurydzy, e, tego typu tutaj upraw, e, 200 koni mechanicznych ciągni będzie potrzebował, znaczy będzie musiał mieć e, 4 metry szerokości roboczej. On chyba też już jest taki do bezorkowej, z tego co kojarzę, i 3400 litrów ma e, pojemności. New Holland, czyli smurfiki, zobaczmy co tutaj od smurfów jest. Tą T7 mamy obecnie, jeśli chodzi o ciągniki. Moc od 224 do 302 koni. Prędkość 50 km na godzinę. CR11 Combine. 775 koni, więc konkret. 20 tysięcy litrów pojemność, tak więc podobnie jak tutaj przy tamtym case. Ie. No i mamy tutaj header 15,2 metra, konkret. Także fajnie się będzie pracowało, tym już też na takich no, potężnych farmach. Ale coś będzie najpierw na to zarobić. E, no, chyba że sobie dodamy highsik. E, no i tutaj jakiś tam obciążnik od dniu Holanda. Lecimy dalej, następnie mamy tutaj Oxbow, który nam oferuje combine do szpinaku i combine do fasoli. E, Kombine do szpinaku, e, co on tutaj będzie nam oferował? Już dla koni, e, mamy mocy. 25 km na godzinę, tym pojedziemy, pojemność 35 tysięcy litrów. Natomiast kombajn do fasolki, 15 tysięcy litrów, pojemność 3,3 metra szerokość robocza, i jeśli chodzi o mod 315 koni. Także no spoko, zobaczymy co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że też te nowe uprawy sprawią jednocześnie, e, znaczy sprawią, bardziej odpalą e, może taką jakąś myśl w moderach, że jakieś fajne maszynki też powstaną. I poza tymi Oxbow, które tutaj widzimy, jakieś inne sprzęty też będziemy mieli na przykład do zbiorku, zbioru fasolki. No i teraz tutaj sobie idziemy do marki ropa. Oczywiście ropa może nam zaoferować kombajn do buraków. I jest to ten model Tiger 6S. Jeśli chodzi o parametry 43 tysiące litrów pojemności, 40 km na godzinę tym pojedziemy, 768 koni mocy. No, i następnie dalej. Szerokość pracy 4 metra, jeśli chodzi o tą przystawkę. No, i tutaj mamy jednocześnie też wózek na tą przystawkę do transportu. Dobra, i teraz mamy markę rotne. Dobra, teraz mamy markę rotne. I tutaj, co to za sprzęt? Ford Wydaje mi się, że to jest taka maszyna, która po prostu sobie jeździ i ładuje na siebie drzewo, i po prostu sobie tym transportujemy. Bo chyba możliwości wycinki daje Harvester. To to nie ma. Także tak mi się właśnie kojarzy. Mocy 278 koni, 20 km na godzinę tym pojedziemy, więc nie jest to za szybkie. I mamy tutaj Rudolfa. No i tak się spodziewałem, że tutaj będzie jakaś przyczepa, ale te przyczepy od Rudolfa mega spoko. I ten Rudolf, co nam jest w stanie zaoferować przy tej przyczepce, którą mamy już odkrytą? 18,5 litrów pojemności. Idziemy sobie do marki Salek. Salek tutaj jakiś, jakaś brona talerzowa, taka mała. Myślę, że to jakiś bardziej chyba sprzęt podsadowniczy, pod coś takiego. Tak bym tutaj to obstawiał, ale nie wiem. Na pewno widać, że to jest jakiś ma malutki sprzęcik. Jeden metr szerokości, więc. To no, no musi być jakiegoś sadownictwa, nie, nie ma bata. 12 koni mechanicznych, zapotrzebowanie mocy, także no, jak nic, musi być tak jak mówiłem. Mamy samasza naszego też kochanego. Co nam samasza oferuje? Kosiarkę, tutaj taką tą naprzód. 110 koni mechanicznych, musi mieć silnik, jeśli chodzi o ciągnik. Szerokość pracy 3,4 metra. Mamy tutaj też jednocześnie przetrząsarkę. 60 koni mechanicznych zapotrzebowania, 8,9 metra szerokość. Mamy tutaj jeszcze pług do śniegu, 3,2 metra. Mamy tutaj jeszcze też taki no sprzęt zimowy kolejny, czyli już taki wirnikowy jakby ten pług, chyba tak to się bodajże nazywa, 90 koni mechanicznych zapotrzebowania, 2,5 metra szerokości. Mamy tutaj szafera, jak dobrze to kojarzę, znaczy jak dobrze to, przepraszam, czytam tą markę, bo marka już znajoma też była generalnie w 22 na przykład, jeśli chodzi o podstawkę. Mamy tutaj ładowarkę przegubową. I jeśli chodzi o mot 41 koni mechanicznych, 20 km na godzinę tym pojedziemy. No taki sprzęcik. Na takie mniejsze farmy, żeby sobie coś tam porobić, takie wiecie, no albo jakieś belki przywieźć, coś tam, coś podgarnąć i tak dalej, no. Jest jakaś tam potężna maszyna. E, Boże, tego to ja nie, nie przeczytam, bo nigdy nie mogę tej nazwy wymówić. Wiecie, przeczytajcie sobie i będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale ogólnie lubię tą markę, bo podoba mi się, te samo zbierają od nich. E, no i jednocześnie taką tutaj właśnie też mamy. E, jeśli chodzi o parametry, to 150 koni mechanicznych ciągnik będzie potrzebowało przynajmniej, żeby to targać. No i pojemność 35 tysięcy litrów. Co mamy tutaj dalej? Dalej mamy Mullera Kurde, boże, normalnie od tych nazw niemieckich to mi się będą, jakieś kurde niemieckie, szwajcarskie, nie no nie jakieś tam niemieckojęzyczne krótko mówiąc, albo pochodne nazwy, a na nich to mi się zawsze język plącze. Krótko mówiąc, od tej marki mamy tutaj lawetę, no taka tutaj widać ciągana pod, pod traktor, podczepiana. E, więc to nie jest jakaś tam naczepa e, Pod Tira, na przykład, chociażby. Teraz mamy kolejną markę. O, tutaj jakaś chyba też, też coś nowego. No, mamy tutaj z tych mm, na Gamescomie. Ta ładowarka tam sobie troszkę pracowała, więc już tutaj, szczerze powiedziawszy, pierwszy raz tą markę widzę. E, I na początku myślałem, że to jest agromarz, ale tam były jakieś napisy i nie mogłem tego rozszyfrować. bogen kurczę. Nie z tej marki, naprawdę. E, I co tutaj mamy? 136 koni. 40 km na godzinę tym pojedziemy. Było właśnie, widać, jak ta ładowarka tam obsługuje, bodajże krowy chyba na, na tej rozgrywce podczas Gamescomu. Bardzo mi się ona spodobała, więc na pewno sobie tutaj nią będę grał. 25, mamy tutaj SIP i SIP tam operuje. E, zgrabiarkę. No, zgrabiarka tutaj też taka mniejsza, bo 2,5 metra, 20 km. Boże, 20 km na godzinę chciałem powiedzieć. 20 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy, naprawdę wybaczcie mi, mordeczki, a ja je tak poskładało. Chyba teraz każdy w ogóle jest chory swoją drogą, ale no już nie będziemy się dalej rozwodzić. No, cóż to możemy mieć od Steel'a? No, oczywiście, że pidarkę spalinową, no i mamy tutaj spraye do oznaczania drzew. Także tego, że bym się, że tak powiem, spodziewał. Boże, tego też nie wymówię: Thunder Creek Equipment. O, nawet no, mi się udało. Dobra, no i co tutaj mamy? Tutaj mamy, proszę Państwa, z kategorii różne. To jest taki chyba w ogóle zbiornik, to jest na coś. Na paliwo? Coś takiego? Tak mi się chyba to kojarzy, bo to też w 22 było. Ale ja tego w ogóle nie używałem nigdy. To nie kojarzę, do czego to w ogóle dokładnie służy. Ale tak mi się chyba kojarzy, to z paliwem coś związane. Możecie napisać w komentarzu swoją drogą. Eee, TMC Kankela, bojrzu, co to jest? No, Mulchery! A, bo na początku tak skojarzyłem z czymś innym w ogóle. Więc mamy tutaj mulcher, no bo na pewno tam leśnictwo dalej się będzie toczyć, oczywiście. Jeśli chodzi o ten mulcher, pierwszy to mamy 180 koni mechanicznych zapotrzebowania, 1,8 metra szerokość. Ten drugi jest nieco większy, bo 2,5 metra szerokości, 360 koni mechanicznych zapotrzebowania. Jedziemy teraz na walterkę. Mamy tutaj tą walterę S series. No i co tutaj jednocześnie o parametry możemy sobie zaczepić. 280 do 420 koni mechanicznych, 50 km na godzinę tym ciągnikiem pojedziemy. No już taka konkretniejsza falterka, to no na pewno na większe farmy. Mamy ukochany ciągnik Grzesia Sparczewa, czyli Zetora, tutaj model Crystal HD. No i następnie jeśli chodzi o... Parametry tego dziennika 171 koni, 40 km na godzinę tym pojedziemy. tego to takie średnie gospodarstwa, czy nawet mniejsze trochę, sobie można tym fetorem tam pykać. Swoją drogą, kurczę, tak jak mówię, ciekawe czy Grzesiu z jakby zagrał w farminga i zobaczył Zetora, to czy by mu się przypadkiem nie popsuł. Tak, taka aneg anegdotka, miało być śmiesznie, ale nie wyszło. Dobra, idziemy dalej. I teraz kolejna marka, z którą mam problem, żeby zawsze wy wymówić, to jest Zunhammer. proszę Państwa. Oczywiście tutaj mamy transport gnojówki. No na ten moment to są tylko takie właśnie transportowe beczki, bo nie są tutaj do rozlewania gnojowicy, bo też jednocześnie sprzęty od nich były do rozlewu gnojówki. Już o, dosyć długo, chyba w 15 ta marka, jak się nie mylę, zadebiutowała. Zobaczmy tą pierwszą beczkę mniejszą. Na pewno 15 tysięcy litrów. Ta druga 21 tysięcy litrów. No, no ogólnie fajnie się prezentują. No i co? Tym sposobem omówiliśmy sobie wszystko, co na ten moment mamy dostępne i wiemy, cały czas jeszcze tam się będą na pewno też pojawiać. Kolejnym maszynki, dalej się to będzie wszystko odkrywało, więc jak pojawią się jakieś updatey, to jednocześnie też nagram ze swojej strony update. Na dzisiaj wam serdecznie mordeczki dziękuję. Przypominam, że oczywiście premiera się wielkimi krokami zbliża. I naprawdę czasu jest coraz mniej. Dostępność farminga 25, jeśli chodzi o na przykład wersje płytowe jest coraz mniejsza. Możecie sobie popatrzeć po sklepach, bo ostatnio nawet patrzyliśmy na live. Ie. Także jak ktoś planuje zakup, to nie ma na co czekać. Lecicie z tematem i zapraszam również na oficjalną stronę. FarmingSimulator.com, gdzie możecie tutaj oczywiście sobie przedpremierowo już tego farminga właśnie kupić, czy to w wersji digital, czy normalnej, płytowej, no i jednocześnie, co mogę tutaj dodatkowo powiedzieć, no to zachęcam oczywiście do wpisania przy zakupie kodu mojego partnerskiego, który tutaj obecnie widzicie na ekranie, Albo ewentualnie skorzystanie z linku bezpośredniego, które tutaj umieszczam pod filmem. Dziękuję bardzo za obecność. Pozdrawiam, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Trzymajcie się do następnego ciemanu!